Lean Game jest to gra symulacyjna, która na bardzo prostych produktach, typu tutaj w tym przypadku latarki, bardzo dobrze pokazuje nam, pozwala pokazać tak naprawdę narzędzia wszystkie linowskie, takie jak 5S, balansowanie linii, redukcja WIP-u, redukcja czynności niedodających wartości. Gra polega na tym, iż z części zespołu wybierane są osoby, które mają za zadanie być pracownikami na linii produkcyjnej, którzy produkują tą latarkę, oraz na kliencie, który odbiera od nas ten towar, plus pracownicy, którzy obserwują całość, spisują pomysły w trakcie produkcji do kolejnego usprawnienia, na kolejną próbę. Ma to na zadanie zoptymalizowanie i wyeliminowanie maksymalnie strat produkcyjnych. Tą grę w naszym zakładzie stosujemy od dość dawna. Ma ona nie tyle na zasadzie pokazać pracownika, jego czynności manualne sprawdzić, ale tak naprawdę nauczyć go, aby potrafił dostrzegać straty w procesie i móc sam swoje stanowisko usprawniać. Osoby, które są bardzo zaangażowane, są brane pod uwagę później przy rekrutacjach na wyższe stanowiska, na grup lidera, czy też do komórki linowej. Jest to narzędzie linowskie, które pozwala w bardzo dobry sposób na żywym organizmie pokazać pracownikom, jak można w prosty sposób usprawnić swoje stanowisko, poprawić wydajność, zrobić więcej przy mniejszych nakładach.